Cześć, witajcie. Chciałabym teraz nagrać Wam filmik, który Wam już obiecałam w poprzedniej części, czyli drugą część o mojej ciąży i porodzie. O ciąży już wiecie. No i teraz zostało właściwie sam poród i te dni na oddziale poporodowym. No i teraz tak, tutaj w związku z tym, tak jak mówiłam wcześniej, w związku z zatruciem ciążowym, zostałam umówiona na wizytę w 40 tygodniu ciąży, na sprawdzenie, jak w ogóle sobie, jak w ogóle radzę, jakie mam ciśnienie, czy mam białko mocz, czy nie. No i tutaj lekarz zrobił mi właściwie jedno jedyne badanie podczas całej ciąży, takie wewnętrzne, żeby sprawdzić, czy jest rozwarcie. Stwierdził, że rozwarcie jest, ale tak naprawdę jest to rozwarcie na jeden palec, pół palca, nie więcej. No, ale stwierdził, dobrze, no to w takim razie, skoro już tam to rozwarcie jest, jestem 40 tydzień, wysokie ciśnienie, białkomocz, no to zatrzymujemy Panią na oddziale. Zostałam więc na oddziale. Przez to badanie, które on mi zrobił, zaczął odchodzić mi czop i dostałam bardzo silnych skurczy. Na pewno nie były to skurcze Braxtona Hicksa, ani nie były to skurcze przepowiadające. Były to ewidentnie skurcze porodowe, bardzo silne, dosyć regularne. Zrobili mi też tam na oddziale porodowym, zrobili mi KTG, wszystkie badania, badanie krwi, moczu. No i stwierdzili, że skoro mam te skurcze, no to mam zostać i na tym oddziale, no i zobaczą, co dalej, tak? Te skurcze właściwie cały czas były, cały czas regularnie, coraz bardziej, właściwie pomiędzy 4 a 7 minut. Także nawet gdybym była w domu, to pewnie bym się wybrała już do szpitala. Tutaj dostałam na oddziale, dostałam piłkę. Mąż mógł ze mną posiedzieć. I właściwie, no i tam byliśmy przez kilka godzin, tam może z 4 godziny. I na sam wieczór przyszedł lekarz, który zbadał jeszcze raz to rozwarcie, zobaczył, jak tam sobie radzę. No i stwierdził, że no, rozwarcie się nie posunęło, ale są skurcze, więc mam zostać. I mój mąż ma wracać do domu. No i rano zobaczymy, co dalej. No i rzeczywiście zostałam na noc. Tej nocy za dużo sobie nie pospałam, ponieważ właściwie to było takie drzemanie pomiędzy skurczem, od skurczu do skurczu. Dostawałam paracetamol, pani pielęgniarka przyniosła mi taki worek z ciepłą galaretą w środku, taki rozgrzewający, który mi trochę pomógł. No i tak czy siak musiałam tą nockę jakoś tam przeżyć. No i nad ranem przyszedł lekarz, tuż po śniadaniu. Przyszedł lekarz, stwierdził, że no właściwie to rozwarcie się nie przesunęło za dużo, może o pół centymetra, może nawet mniej. No i że najlepszym rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu przewicie lód. No i na takiej zasadzie, jak przyszedł tylko mój mąż, to przenieśliśmy się na salę porodową. Tam już mogliśmy rozłożyć nasze rzeczy i to już był nasz pokój, tylko i wyłącznie nasz prywatny. Tam było łóżko, było łóżeczko dla dziecka, były wszystkie sprzęty, było KTG, był stolik dla pielęgniarek, wszystkie medyczne rzeczy, takie jak gazy czy strzykawki i tak dalej, to też tam wszystko było w szafach. Także jakby do dyspozycji mieliśmy na własność, na wyłączność podczas całego porodu ten pokój. No i tam tam zrobili jeszcze raz jedno badanie, stwierdzili, że rzeczywiście tak jak ten lekarz powiedział na tym oddziale jest, no i przebili mi wody. Powiem szczerze, że bałam się tego, że będzie to bolało, że będzie to nieprzyjemne, że tak naprawdę no nie wiedziałam, czego się spodziewać. Okazało się, że tak naprawdę poczułam lekkie szarpnięcie, to był moment tylko. Potem bardzo głupie uczucie tych wód, które są ciepłe i wylewają się po prostu na zewnątrz, więc to było, powiem, bardziej nieprzyjemne tak psychicznie niż sam ból, bo tak naprawdę bólu tam nie było. No i od momentu przebicia tych wód zaczęła się już bardzo mocna akcja. Dostałam bardzo silnych tych skurczy, takich już bardzo normalnych, porodowych. I przez 2 godziny się męczyłam tak naprawdę. To znaczy, ja miałam bardzo silne skurcze. Siedziałam na piłce, skakałam, starałam się chodzić, mąż mnie masował. I właściwie, no,
Było to bardzo nieprzyjemne i to też powiem, nie można kłamać żadnej kobiecie. Poród nie jest przyjemny. Poród jest bolesny, skurcze są bolesne, to boli. O czym się zapomni tak jakby, to znaczy nie jest to istotne, jak już to dziecko się urodzi, ale ten ból się pamięta i nie wiem jak inne kobiety, ja tego bólu nie zapomniałam. Także no, tu powiem, że to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie. Ja w ogóle chciałam rodzić bez znieczulenia, bez niczego. I jedyne o co poprosiłam, to poprosiłam o gaz rozweselający i pewnie bym przy nim została, bo on rzeczywiście działał. Podczas skurczu należy go wdychać, po czym tak głęboko oddychać tym ustnikiem, po czym wypuszczamy powietrze. I tu się robił problem tuż właśnie po wypuszczeniu powietrza, ponieważ mi było niedobrze. Mi było niedobrze tak, jakbym wypiła za dużo alkoholu, taki helikopter, takie uczucie dziwnego wirowania w głowie. To było bardzo nieprzyjemne, bardzo niefajne. No i przez to ten gaz nie do końca mi pomagał. I przyszła pielęgniarka, ta główna położna, która była ze mną do dyspozycji przez cały czas mojego porodu. I ona powiedziała, że ona mi proponuje epidural. W związku z tym, że ja chciałam rodzić bez znieczulenia, no to na początku mówię, nie, w ogóle nie ma takiej opcji. A ona mówi, no to posłuchaj tylko, jakie masz w ogóle opcje, jak to w ogóle wygląda i czego się możesz spodziewać. No i dobrze, no to skoro już mówisz, no to przedstaw mi te opcje. No i mówi tak, no że ten epidural, że to jest znieczulenie, że nie mogę się ruszać i tak dalej, jak ono działa, czego się mogę spodziewać. No i ja też mówię, że ja się tego boję, że przez ten właśnie epidural może się wydłużyć cała akcja porodowa, bo takie jest działanie właśnie tego zewnątrzoponowego znieczulenia, którym jest właśnie epidural. I ona mówi, no okej, może się wydłużyć, tylko że za chwilkę dostaniesz kroplówkę z oksytocyną, która ma jeszcze bardziej przyspieszyć i zwiększyć te skurcze, żeby ta akcja poszła szybciej. I w tej sytuacji tak naprawdę ten epidural może nawet pomóc, bo ta akcja będzie troszeczkę spowolniona. Nadal się jeszcze opierałam, no ale w pewnym momencie już mąż widział, że naprawdę, naprawdę się męczę. No i stwierdził, że dobra, to bierzemy. Zgodziłam się na to, musieliśmy chwilkę poczekać na lekarza. Przyszedł pan doktor. I pan doktor okazał się być lekarzem z Indii, bardzo malutkim, tak niskim, że musieli mu specjalnie opuszczać łóżko. Ja musiałam podpisać zgodę, że zgadzam się na wykonanie takiego, a nie innego zabiegu, że rozumiem wszystkie zagrożenia. On oczywiście mi je przedstawił, tak? No i dostałam ten zastrzyk. Musiałam pomiędzy skurczami musiałam przytrzymać poduszkę tutaj między sobą tak skurczyć się. No i w momencie, kiedy było między skurczem, ja się pochyliłam, on wbił mi taki cewnik, taką rurkę do kręgosłupa i dostałam zastrzyk znieczulający od pasa w dół. No i rzeczywiście przez chwilę było super, to znaczy nie czułam nic, żadnego bólu i mogłam chwilkę sobie odpocząć. I potem mi podłączyli tą oksytocynę, która właśnie zwiększyła skurcze. I w tej sytuacji ja dostałam skurcz. Ja nie powinnam czuć, a czułam. To znaczy nie czułam bólu skurczu w brzuchu, ale czułam go tak naprawdę w całym kroczu. I ja mówię tym pielęgniarkom, że mnie boli i że czuję to, tak? A ona, nie powinnaś nic czuć. Ja mówię, ale jak nie powinnam, jak czuję? No to może przestał działać. No to w takim razie dobrze, ona sprawdzi mi, czy przestał działać, czy nie. No i wzięła taką zimną, nie wiem jak to nazwać, taki spray, lód powiedzmy, no i psiknęła mnie po ramieniu, że takie coś powinnam czuć, mówię, dobrze, okej, takie coś czuję, no i zjeżdżała mi po prostu niżej. No i już rzeczywiście było tak, że na wysokości brzucha nie czułam tego sprayu, natomiast z jakiegoś powodu nadal czułam skurcze i nadal mnie to bolało. Okazało się to później dlaczego, dlatego że Lena była ułożona znowu tak samo, co było wskazaniem do cesarskiego cięcia tak naprawdę, była ułożona główką w dół, twarzą w górę i przez to napierała w złe miejsca i to po prostu mnie bolało. No i tutaj właściwie ta akcja się tam przesuwała,
Koło 10 wzięli mnie na tą porodówkę. No, Lena była urodzona o prawie 19, za 5:19, więc w okolicach tych 7-8 godzin trwała same już takie mocne skurcze. No, co dalej? No potem właściwie no, co jakiś czas mi sprawdzały, co jakiś czas sprawdzały mi rozwarcie, sprawdzały jak się czuję. Cały czas były do mojej dyspozycji, sprawdzały też na KTG, mogłam się ich pytać, mogłam zadawać im pytania i jakby nie było im za ciężko. Do tego już w pewnym momencie doszło to, że ja byłam bardzo zmęczona, no bo poprzedniej nocy nie usnęłam, przyszły skurcze parte, Lena za bardzo wychodzić na świat nie chciała tak łatwo i ja już w pewnym wpadłam w panikę. Ja po prostu zaczęłam panikować, ja mówię, nie, ja nie urodzę, ja nie dam rady, po prostu ja miałam ochotę się poddać. I dopiero wtedy ta główna położna wyszła, wróciła ze swoją przełożoną główną z tych położnych, no i ona tak na mnie fuknęła, tak, dziecko, musisz urodzić, nie masz opcji, tak? I to mnie jakoś tak postawiło do pionu, mówię, kurczę, no rzeczywiście nie mam za bardzo opcji. I na takiej zasadzie już tam dalej wszystko poszło. Także właściwie od razu po urodzeniu Lenę położyli mi na piersi. Mąż mógł przeciąć pępowinę. W tym czasie też położna, która się kształciła, była akurat na praktykach w tym czasie w szpitalu, miała pobrać krew pępowinową, a najprawdopodobniej mój poród był jej pierwszym porodem, więc jej ręka tak się trzęsła, że podobno wbijała się na 3 albo 4 podejścia w ogóle, żeby trafić. Także tam wszystko, już potem dostałam zastrzyk, żeby urodzić łożysko. I miałyśmy właściwie tą godzinę czasu praktycznie, żeby się współnacieszyć, żeby mogła leżeć na piersi, żeby się mogła uspokoić. Dopiero wtedy ją wzięli na ważenie, no okazało się, że waży prawie 3900, tam bez 5 gramów. Także właściwie od razu tam potem ją zważyli, zawinęli ją w kocek, założyli jej pampersa. No i ja musiałam pojechać, w związku z tym, że popękałam, to musiałam pojechać na salę operacyjną, żeby mnie postrzywali. No i w tym czasie mój mąż został z Leną w tej naszej sali, trzymał ją. Jak mi wspominał, mówił, że był przerażony, bo bał się, że ona zacznie płakać, że nie będzie wiedział, co ma z nią zrobić. Mi się wydawało, że mnie nie było chwilkę. Mi się wydawało, że mnie nie było dosłownie 2-3 minuty, no może 15 maksymalnie. Okazało się, że nie było mnie ponad godzinę. Jak przywieźli mnie z powrotem, no to pani położna pomogła mi się obmyć, umyć zęby, no tak, żeby się w ogóle odświeżyć po prostu po całym porodzie. Po czym podali mi ją do przestawienia, tam pierwszy raz właśnie ją przestawiłam do piersi. No i pojechałyśmy na oddział już ten położniczy, poporodowy. Mąż mnie zostawił. No i właściwie pierwsza nocka była taka troszkę, jeszcze mi adrenalina trzymała trochę się. Chciałam, wiadomo, no napatrzeć, tak? No bo to te emocje. No i właściwie tak też pospałam troszkę, tak jak poprzedniej nocy, tak? Czyli troszkę drzemki, potem znowu trochę pospałam, potem znowu wstałam. Nie był to zbyt dobry sen. Także następnego dnia rano, jak już byłam naprawdę byłam zmęczona, Lenę się udało uśpić, to podobno pielęgniarki do mnie przychodziły i aż sprawdzały, czy ja żyję, ponieważ tak głęboko zasnęłam, nie słyszałam w ogóle, jak ktoś do mnie przychodził, jakby się pytały, że chce obiad. Nic nie pamiętam, nie słyszałam tego. Także tak to wyglądało na początku. No i potem mnie przywieźli w ogóle do sali z 2-osobowej do 5-osobowej. Tam na oddziale są wszystkie łóżka z możliwością zasłonięcia taką firanką, więc można mieć trochę prywatności. Lena okazała się być dzieckiem, które miało bardzo silny odruch moro, miała bardzo wyczulony słuch. Także w związku z tym, jak ona tylko słyszała te wszystkie wóziczki, które jeździły po korytarzu, no wiadomo, jest to szpital, tak? Czyli tam te wszystkie instrumenty medyczne, to wszystko jest metalowe i to po prostu hałasowało. Wystarczyło, że ktoś nacisnął za mocno pedał od śmietnika, który od razu trzasnął w ścianę, ona się wybudzała. Więc
ona się wybudzała, ja nie mogłam odpocząć. No i tej właściwie drugiej nocki, jak to przyszła położna i powiedziała, to jest kryzys drugiej nocy, Lena była nieuspokajalna, ona po prostu płakała przeraźliwie, ja nie wiedziałam, co mam z nią zrobić, nie miałam pomysłu już po prostu, bo ona płakała, ja jeszcze tak nie do końca mogłam wstawać i na takiej zasadzie właściwie wezwałam tą pielęgniarkę, ta pielęgniarka mi bardzo mocno pomogła, młoda dziewczyna, wzięła mi ją na chwilę do pokoju noworodkowego, tam ją uspokoiła, przyniosła mi ją z powrotem, mogłam ją dostawić do piersi znowu i właściwie siedziała ze mną, nie było jej za trudno, siedziała ze mną północy, tak będąc uczciwym, siedziała ze mną północy i naprawdę poświęciła mi mnóstwo swojego czasu. Także no potem mogłam sobie troszeczkę odespać i właściwie następnego dnia wieczorem znowu było to samo. Właśnie w związku z tym, że ja jeszcze mleka jako takiego nie miałam, bo siara nie jest takim tym mlekiem właściwym, tak? Ona jest bardzo sycąca, ale ona nie jest taka, żeby sobie powisieć, ale ona lubi sobie wisieć na piersi. I na takiej zasadzie była znowu histeria. Ja siedziałam, mąż do mnie przyszedł, Lena wyła przez 5 godzin. I właściwie my już byliśmy przerażeni. Mąż mówi, że tego dnia wrócił do domu taki przerażony, mówi, Boże, to mnie będzie czekać codziennie wieczorem. I tu znowu się pojawiła pielęgniarka, inna, starsza pani Mary, która naprawdę mega pomoc. Próbowała ze mną, a połóż się tak, a inaczej, a usiądź, a tu się przekręć, a tu się połóż, a tu ją położymy, a tak zrobimy, a tu ją rozbierz, a tutaj coś. Naprawdę przeogromna pomoc. Po prostu bez niej to chyba moje karmienie piersią byłoby dużo, dużo, dużo cięższe. Także naprawdę jestem jej strasznie wdzięczna za tą pomoc. I tutaj, co jeszcze mogę powiedzieć? No, oddział jest bardzo fajny. Mają personel, tak? Panie położne. Mają czas dla wszystkich. Mają... chcą pomagać, tak? Nie jest to tak, że one, jest im za ciężko, że od razu podaj butelkę, tylko chcą zawalczyć o to karmienie piersią, co jest tak naprawdę ważne, bo dla młodej mamy, która jest pierwszy raz mamą, no niestety, no to nie jest tak, że my się z tym rodzimy. To tego się trzeba nauczyć, dziecko się musi nauczyć, my się musimy nauczyć je przystawiać. Także no pod tym względem naprawdę najwyższa klasa pod względem personelu. No więc tak, co jeszcze mogę powiedzieć? To na pewno jak chodzi o jedzenie, to szpital irlandzki moim zdaniem ma lepsze jedzenie niż w Polsce. Rano na śniadanie dostajemy mleko z płatkami. Możemy sobie wybrać płatki pomiędzy całą gamą, tam jest kilkanaście rodzajów, od płatków owsianych przez zwykłe cornflakesy, przez takie płatki pełnoziarniste, najróżniejsze, czekoladowe. I do tego dostajemy dwa tosty z dżemem, z masełkiem i herbatę. Także to jest na śniadanie. Potem dostajemy, może po drodze jeszcze możemy sobie dostać herbatę bądź kawę. Potem dostajemy obiad, który możemy sobie również wybrać. Też wybieramy z pomiędzy całej gamy różnych. To znaczy jest ryba, jest shepherd's pie, to jest takie mięso mielone, zapiekane z ziemniakami. Są najróżniejsze, naprawdę tam tych dań było bardzo dużo. Do tego dostajemy herbatę, do tego możemy sobie wybrać deser i tutaj też znowu możemy wybrać, czy to chcemy galaretkę, czy owoce, czy ciasteczko, czy co tam nam pasuje. No i na sam koniec, na wieczór dostajemy dwa tosty z masłem, czasami z szynką. No i do tego możemy sobie też wybrać, czy chcemy jajecznicę, czy chcemy kanapki, czy sałatkę. Tam też tych opcji było całkiem sporo. No i wiadomo, herbatka. Także jedzenie naprawdę jest fajne. Co jeszcze o oddziale, no to podczas pobytu na oddziale Lena miała zrobione badanie słuchu, badanie krwi, miała zrobiony zastrzyk z witaminy K,
i powinna dostać szczepionkę, której obecnie nie ma w kraju, także tą szczepionkę ona dostanie w najbliższym czasie. To właśnie podczas pierwszej doby jeszcze to zostało zrobione. Po badaniu słuchu miała wypełniony certyfikat, także to wszystko tutaj mamy w domu, że Lena słyszy. Dostaliśmy również skierowanie do pani doktor naszej domowej, tej, do której zwykle chodzimy, i do pielęgniarki środowiskowej, która się do nas odezwała po powrocie do domu. Także tutaj jakby wszystko dostawaliśmy na piśmie, żeby było wiadomo, co mamy zrobić. Też pielęgniarki przychodziły i się interesowały, czy wiem wszystko, tak? Czy wiem, jak przebrać, czy wiem, jak wykąpać, że mogą mi pokazać, że mogą mi wszystko wyjaśnić, tak żebym wyszła ze szpitala z podstawową wiedzą, jak się tym dzieckiem zajmować. I też właśnie one pilnują tego, żeby nie wypuścić kobiety wcześniej, niż ona jest gotowa, żeby nie było tak, że ona wróci do domu i ona właściwie usiądzie z dzieckiem i ona nie wie, co ma z nim zrobić. Także dbają nie tylko o to karmienie piersią, ale też właśnie o tą całą gamę innych rzeczy, które też tam należy zrobić. Także to właściwie powiedziałabym tyle. No, zostałyśmy wypuszczone po 4 dniach. No i właściwie to tyle. Dzięki za oglądanie. Łapki w górę.